Iwona i zapraszam Was dziś na nowy filmik, na nowy vlog z dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że tylko będzie z dzisiejszego, czyli około 24 godzin. Jak Wam się podoba, to zapraszam łapka do góry i zostańcie ze mną na dłużej. A ja teraz już zmykam, ponieważ jadę właśnie autem. Znaczy zatrzymałam się, stoję na poboczu, żeby nie było, nie prowadzę jak mówię do Was. Jadę teraz po koleżankę, bo zabieram ją do Krakowa i właśnie później się rozdzielamy w Krakowie. Ja będę dzisiaj się widziała z moim przyjaciółką Asią. Mamy dość fajny plan, może się wszystko nam uda. Mam nadzieję, że tak, może coś nawet więcej. Zobaczymy, a ja cóż, teraz już zmykam, więc jak taki vlog z mojego życia po prostu się podoba z innego dnia, no to zostańcie ze mną na dłużej, a ja już lecę i do zobaczenia później. W ogóle w tym tam akademiku w Akropolu mieszkałam wcześniej, za moich czasów studenckich w Krakowie, więc taki dziwny jak tu jestem, o mój Boże. Hej, ogólnie trafiłam niedaleko w okolicy mojego akademika, w którym mieszkałam. W sumie jedę teraz trasą, którą zawsze chodziłam na zajęcia, jak mieszkałam w Krakowie, tutaj studiowałam, więc jest tak bardzo sentymentalnie. I w ogóle powiem też tego samego przystanku, którym jeździłam na uniwersytet w ogóle. Ale dotarłam do Krakowa, więc się cieszę. W porządku, trasa trochę długo nam zeszła, ponieważ dużo aut jechało przed nami strasznie wolno, a nie miałam w ogóle gdzie ich wyprzedzić. A później też w Krakowie się stresowałam, dostanę mandat, bo wysadzałam koleżankę pod Muzeum Narodowym. I tak też niedługo jakoś wychodziła z auta i stanęła za nami policja. I po prostu, jak ją zobaczyłam, to od razu ruszyłam. I tak sobie pomyślałam, taki haza za mną jechała i jechała. W pewnym momencie włączyła w ogóle światła, więc była pewna, że to już kaplica. Ale całe szczęście po prostu włączyła się to, bo jechała drogą, którą normalnie auto nie mogłam jechać. Więc nic do mnie nie miała. Ale się tak zestresowałam, że zapłacę mandat. Dobra. A ja lecę właśnie na tramwaj. W ogóle super, bo lubię tramwaje krakowskie, lubię nimi jeździć. Jestem ciekawa, czy będzie jakiś z nowszych, czy jeden ze starszych. W sumie dzisiaj chciałabym, żeby był jeden ze starszych. A dobra, ja chcę spotkać się z Asią. Tu akurat mam bezpośrednie połączenie do Galerii Krakowskiej. Więc, o, właśnie odjechał. Ale wiedziałam, że na to nie zdążę, dopiero na kolejny, więc lecę na kolejny. Hej, hej, ja właśnie weszłam do auta, jest około godziny 20:30 i ja powoli wyjeżdżam z Krakowa w kierunku mojego domu rodzinnego. Byłyśmy jednak na Moonfall, czyli na sci-fi o końcu świata, więc ogólnie film był fajny, podoba nam się, polecamy, warto iść. W sumie większość nam się podobała. Początek był troszkę wolny, tam momentami troszkę szybciej mogła pójść akcja na początku, ale później jak się zaczęło dziać, ojejciu, co tam się działo, w ogóle zakończenie, no polecamy, warto iść. Nie wiem, może coś wam więcej powiem, może nie, ale myślę, że taka krótka opinia wystarczy. Po prostu dobrze się go oglądało i tyle. A ja teraz jadę, bo czeka mi około godziny 40 drogi do domu, jestem już troszkę zmęczona, ale... Mam nadzieję, że szybko zajadę, więc to jest najważniejsze. I w ogóle też znalazłam darmowy parking w Krakowie. Więc się bardzo z tego cieszę, bo, że nie musiałam płacić za cały dzień parkingu. Tutaj wzdłuż AGH właśnie był darmowy parking, był wzdłuż Błoń od pewnego momentu i tutaj wzdłuż AGH też do pewnego momentu. Więc się cieszę. Dobra, a ja już powoli jadę do domu. Hej, hejo, jest już piątek, około godziny 9. Ja wstałam jakąś godzinę temu i
I tak troszkę sobie budzę się do życia. A ja czytam teraz właśnie Wbrew zasadom pani Samanthy Young, czyli serię on Dublin Street. Mamy główną bohaterkę Jocelyn i Bradena. Muszę powiedzieć, że książka czyta mi się okej, okay, nie jest jakiś wow, nie jest jakiś super. Niektórych scen jest troszkę za dużo, ale też jest to taki styl tych książek z 12-13 roku mniej więcej, znaczy tych po prostu wcześniejszych, dekadę wcześniej, powiem dekadę w sumie. Mamy tutaj przyjaźń, w sumie bardziej przyjaźń między tak naprawdę dwiema dziewczynami. Mamy też dodatkowo brata jednej z dziewczyn. I w sumie można powiedzieć, że główna historia jest o właśnie Brandonie i Jocelyn, ale mamy też jeszcze Ellie i Adama. Myślę, że może oni później dostaną jakąś część historii. I mamy też właśnie przyjaźń między Ellie i między Jocelyn i później też widzimy jakby na relacja między na przykład Ellie i Brandonem. Braden to jest właśnie jej brat, jej przyrodni brat. Ogólnie książka czyta się w porządku. Mamy też tutaj taki duży nacisk na radzenie sobie z przeszłością, z tym, co nas spotkało w przeszłości i jak to wpływa na naszą codzienność, na nasze ja. Właśnie tutaj głównie chodzi mi o Jocelyn, ponieważ zaczęła chodzić do psychoterapeuty, zaczęła chodzić po terapię, po prostu, żeby mogła no, w końcu zacząć oddychać pełną piersią, że tak powiem. Więc dobrze mi się czyta. Myślę, że to nie jest literatura dla każdego. No, romans, obyczajówka, więc tak ogólnie czyta się okej. Okay. Wczoraj jak byłam w Krakowie, to byłyśmy też z Asią w takim sklepie Hello Man Handmade. Wydaje mi się, że mi chodziło o inny sklep, bo chciałam wejść do takiego jednego, tylko on chyba jest pod bliżej Dominikanów, a my byłyśmy bliżej Mariackiego, więc ogólnie kupiłam taki super... super magnes w kształcie pretzla. Ja jakoś za pretzlami nie przepadam, ale właśnie zjadłam, bo był przecudny, przepiękny i kupiłam sobie taką super zakładkę z Krakowem. Po prostu jest przepiękna. Asia kupiła też zakładkę, tylko z smokiem. No i cóż, po prostu jest to jedna piękna. Się zakochałam w tej zakładce, więc będę ją używać, jeśli jej nie zgubię. Ale dobra, ja już teraz lecę. Do zobaczenia później. Ja lecę czytać. Dzisiaj będę też oglądać skoki, bo są kwalifikacje skoków narciarskich i zobaczymy, jak ten dzień się ułoży. Więc do zobaczenia później. Hejo, jest właśnie godzina 20:43 i ja będę teraz oglądała film Oszust z Tindera, ponieważ jestem bardzo zmęczona, nie mam o tym żadną książkę, ogólnie skończyłam słuchać Chłopiec z latawcem, bardzo mi się podobało, mogę wam tę książkę naprawdę polecić, jest to bardzo dobra powieść o Afganistanie, ogólnie tak naprawdę może nie do końca o Afganistanie, bo to też, ale głównym miejscem jest rola przyjaźni i rola tajemnic w rodzinie, które dla niektórych można się było domyślić, to mi troszkę świtało czasem, ale nie wszystko. Myślę, że wielu osobom z was powinna się ta historia spodobać, właśnie o dwóch chłopcach, którzy razem ze sobą dorastali i których tak naprawdę dwie drogi w całkiem inne strony poszły i to, jak to później wszystko miało wpływ na ich przyszłość, na ich życie. I właśnie to, co mówiłam wcześniej, to mi się bardzo podoba w książkach pana Khaleda, że jego książki to nie jest tylko kilka tygodni z życia bohaterów, czy kilka miesięcy, ale to są lata. Widzimy ich zmiany na przestrzeni lat, od najmłodszych do już takich 40-latków. Więc to jest świetny zabieg, uwielbiam to bardzo, mogę wam tę książkę z czystym sercem polecić. Ja słuchałam w audiobooku i mi się bardzo podobało, ale myślę, że nawet nie w audiobooku też się wam powinno spodobać. I skończyłam również dzisiaj czytać książkę po prostu w tradycyjnej formie, czyli Wbrew zasadom pani Samanthy Young. I w sumie dobra książka, dobry romans, dobrze mi się czytało. Czasem mogło być troszkę inaczej poprowadzone, ale w sumie ja przez cały czas czytania żyłam wizją, żeby nie drugi tom też o tej samej parze, ale nie drugi tom i kolejne są o innych parach, z czego się bardzo cieszę. I ogólnie jest to taki typowy romans, można powiedzieć, między dwójką bohaterów, jak się ich relacja rozwija. Czasem można było się na nich wściekać, wkurzać, denerwować, czemu tak postępują, a nie inaczej. Czemu na przykład specjalnie próbują wzbudzić zazdrość.
ale też widzimy, jak główna bohaterka Jules próbuje sobie radzić ze swoją przeszłością, z tym, co ją spotkało w jej życiu i jaki ogromny mur wokół siebie stworzyła. Więc tą książkę też mogę polecić, ale to nie jest książka dla każdego. Raczej takie 16 plus bym powiedziała, bo są też sceny erotyczne, że tak powiem, więc to nie dla młodszego czytelnika, dla starszego już. Ja na razie kończę czytać Mózg na detoksie, znaczy kończę. Jestem w połowie, chciałabym skończyć na dniach. I ja też teraz jadę do mojego brata, bratowej na niedzielę, więc w sumie jutro, jeszcze jutro z wami tutaj pobędę na blogu. I w sumie jutro wam coś więcej czy popowiadam. A ja teraz lecę oglądać o 6 na Tinderze i w sumie jutro wam dam znać, czy mi się podobało, czy nie, czy warto oglądać. Bo tak jak mówię, jestem zmęczona. Nie mam mocy czytać nowej książki, chociaż próbowałam audiobooka nowego, ale stwierdziłam, że to nie dzisiaj, to kolejnego dnia. Więc lecę. Okej, hejo, jest sobota, około godziny 9 tak mniej więcej. Ja właśnie jadę na przegląd auta. Ja już raz byłam na przeglądzie auta, teraz to jest mój drugi w życiu przegląd auta, ponieważ moja siostra dzisiaj nie da rady jechać, a okazało się, że dzisiaj nam wychodzi przegląd, więc po prostu któraś z nas musi skoczyć i padło na mnie. Później jeszcze jadę też do Tediego, czy takiego sklepu z różnymi rzeczami. Chciałabym kupić zeszyt do organizacji. Taki mam pomysł, żeby troszkę się bardziej lepiej zorganizować na kolejny semestr. I chciałabym kupić też czarne długopisy dla mnie i niebieskie dla mojej siostry, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, a ja już was zabieram ze sobą i lecimy. I w sumie wczoraj nie oglądałam ostatecznie o 6 z Tindera. Zaczęłam oglądać, oglądałam takie 30 minut, ale nie chciałam dokumentalnego filmu, jakoś stwierdziłam, że to nie do końca nie ten dzień. Na pewno go skończę, bo jest bardzo fajnie nagrane, bardzo mi się spodobało, ale za to oglądałam Sztukę Miłości, czyli Sztukę Kochania, czyli historię Michaliny Wisłockiej. Muszę powiedzieć, że bardzo pięknie został nagrany ten film, po prostu jak był ruch kamerą i to, o czym opowiada film, bo jednak jest o tym, jak pani Michalina próbuje wydać swoją książkę, ale się nie zgadza partia, później się nie zgadza kościół i w końcu trzecia władza też jest problem z gazetą, więc w ogóle to było tak bardzo realistycznie, że tak powiem. Polecam mamie. Myślę, że to będzie dobry film po prostu. A ja już teraz lecę do przeglądu. Hej, 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 ja wróciłam właśnie z przeglądu i z małych zakupów. Ogólnie kupiłam takie bardzo ładne, metaliczne długopisy, które ja bardzo lubię i już mam tam złote i srebrne. Teraz dokupiłam kolejne 3 kolory i ponownie złote i srebrne. One są w Teddym i po prostu ja je bardzo lubię. Mam nadzieję, że będą dobrze pisać. Ogólnie okazało się, że miałam pójść do Action po ten zeszycik, który chciałam, ale poszłam do Teddy'ego, a w ogóle o Actionie zapomniałam, więc nie mam niestety. I też jak byłam w czwartek w Krakowie, to dostałam od Asi książkę Natalii Fromuth, Perfect Wrong, czyli o dwójce licealistów, którzy siebie nienawidzą. Ogólnie ich matki są najlepszymi przyjaciółkami, mieszkają obok siebie, chodzą do tego samego liceum para i też razem uwielbiają ten sam sport, czyli łyżwy, ona tańczy figurowo, on jest hokeistą. I tak naprawdę ich mamy miały nadzieję, że będą się przyjaźnić też ich dzieci, a może nawet i będzie małżeństwo. Jednak los chciał inaczej, się wręcz nienawidzą i właśnie tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Tutaj jest napisane, że a jeszcze Adam zrobił coś, czego Maja najprawdopodobniej nigdy mu nie wybaczy. Więc książka zapowiada się świetnie, też właśnie Asia nią bardzo polecała, że czytanie na Wattpadzie i była po prostu genialna, więc nie mogę doczekać, aż ja będę sama czytała. Nie wiem, czy teraz, czy może jak już będę w Olsztynie, tak po prostu, żeby się rozluźnić, ale zobaczymy. Więc tyle, ja teraz na razie lecę zrobić sobie kawę i troszkę tam porobię rzeczy z mojej listy, żeby to zmniejszać. Dobra, i do zobaczenia później. Hej, hejo, jest sobota,
Nadal około godziny, chyba 14, jakoś tak mniej więcej. Ja przed chwilą można powiedzieć, że skończyłam czytać Mózg na detoksie, ponieważ nie mam zamiaru brać udziału w 10-dniowym kursie treningu naprawiania siebie. Jakoś nie mam na to teraz ochoty. I też nie mam ochoty korzystać z przepisów na rosół czy na dressing tahini. Więc no cóż, można powiedzieć, że skończyłam książkę. Ciężko mi ją polecić, ja bym powiedziała, że nie warto jej czytać. Jest tutaj dużo informacji, które w sumie doskonale my wiemy, czyli że mamy się ruszać, mamy dobrze spać, mamy mniej używać social mediów, telefonów, komputerów, godziny przed snem ich nie używać, najlepiej niebieskiego światła. Ogólnie informacje, które są wszędzie. Ja wam jej nie polecę. Myślę, że są lepsze książki na temat mózgu i na temat tego, jak powinniśmy działać na co dzień. Na pewno też będę czytała tam kilka innych książek, ale tej, no cóż, nie polecam wam, więc jak chcecie coś innego poczytać, to czytajcie coś innego. Ja już powoli się z wami będę żegnać. Ogólnie dzisiaj mam troszkę taki słabszy dzień, bo jestem zmęczona po prostu. Ogólnie ja powoli z wami teraz się tutaj już będę żegnała. Ja dzisiaj jeszcze będę piec tort dla mojego chrześniaczka. Muszę się spakować, bo będę na kilka dni właśnie do mojej rodziny. I chciałabym jeszcze rozpocząć książkę Witolda Rybczyńskiego. Rybczyńskiego Dom, krótka historia idei. Chciałabym ją dzisiaj zacząć i jutro poczytać i w poniedziałek prawdopodobnie też, więc zobaczymy, jak to będzie, więc teraz zabieram się za tę książkę. Ja już z wami się żegnam. Mam wrażenie, że opowiedziałam wam o wszystkich książkach, które rozpoczęłam i skończyłam w tym tygodniu czytać. No i cóż, mam nadzieję, że taki vlog się wam podobał. Jak tak, to zostańcie ze mną na dłużej i łapka do góry, a ja już zmykam. Tam piękną, słoneczną sobotę i życzę wam dobrego dnia.